Pora na najnowsze wydanie naszego programu informacyjnego. Czas zacząć. Studio Grupy Orlen. Zapraszam. Grzegorz Sołkowski, dzień dobry. Oto najważniejsze tematy tego wydania. Nowi zawodnicy grupy sportowej Orlen. Spotkanie w Jedliczu. Polskie soki na stacjach Orlen. Grupę sportową Orlen wzmocnili nowi zawodnicy, utytułowani mistrzowie, wielokrotni medaliści i największe nadzieje polskiego sportu. Nasz koncern będzie ich wspierał m.in. w rywalizacji o udział w Igrzyskach Olimpijskich 2020 w Tokio. Inicjatywa rozszerzenia grupy zrodziła się w wyniku współpracy PKN Orlen oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Grupa sportowa Orlen zrzesza najlepszych polskich zawodników, wśród nich grono wielokrotnych medalistów Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy. Teraz dołączyły do niej kolejne nazwiska. Nowych zawodników zaprezentowano na konferencji prasowej. Kandydatów do przystąpienia do grupy rekomendowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dziękuję koncernowi paliwowemu PKN Orlen i osobiście też panu prezesowi Danielowi Obajtkowi, że wspierają polski sport. To jest niezwykle ważne, że polski czempion gospodarczy, jakim jest spółka Orlen, ma taki sam sposób spoglądania na sport jak Ministerstwo Sportu i Turystyki, że podążamy tą samą drogą, że chcemy budować potencjał polskiego sportu, bo to jest nasza duma, to jest nasza radość zawsze wtedy, kiedy biało-czerwoni wygrywają, a szczególnie na takich najważniejszych na świecie imprezach sportowych, jakimi są Igrzyska Olimpijskie. Lekkoatletyka cieszy się wsparciem Orlenu także w wymiarze polskiej reprezentacji. Sukcesy medalowe polskich sportowców nie byłyby możliwe bez finansowego wsparcia koncernu dającego komfort codziennych przygotowań przed najważniejszymi imprezami mistrzowskimi. Ta grupa oczywiście będzie rosła i to jest wspaniała rzecz, że zawiera się tak naprawdę umowy indywidualne. Jest wtedy krótsza ścieżka zdecydowanie, a daje to poczucie tym wspaniałym sportowcom, że mają możliwości nie by myśleć, kiedy, gdzie jakieś finansowanie, tylko daje im się pełną możliwość, by mogli skupić się tylko na podnoszeniu swoich kwalifikacji. Musimy się angażować w takie dzieła, my musimy się również umieć podzielić, jeżeli chodzi o wkład w sport, a to jest bardzo ważną rzeczą. Ci ludzie nas będą reprezentować na arenie międzynarodowej, w związku z tym jest to jak gdyby promocja polskiego koncernu naftowego, który jest czempionem polskiej gospodarki i nie tylko, bo przecież nasza działalność również jest w Czechach, jest na Litwie, w innych krajach. Sukcesy Anity Włodarczyk, Piotra Małochowskiego czy Pawła Fajtka pokazują, że w Polsce nie brakuje talentów. Istotne za to jest, by młodym osobom dać szansę sportowego rozwoju w profesjonalnych warunkach. Obecnie grupa sportowa Orlen liczy 20 sportowców. Wsparcie Orlenu ma pomóc sportowcom w osiąganiu dobrych wyników na drodze przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 roku. Przede wszystkim to jest duże na nas wsparcie od strony zabezpieczenia, czy to finansowego. Nie musimy o nic się martwić. Całe przygotowanie idą dzięki temu łatwiej, a przede wszystkim jesteśmy w grupie, gdzie się wszyscy znamy i panuje taka fajna, miła atmosfera. Tak nas to podbudowało, że Orlen postanowił nas wesprzeć i całą sztafetę i dzięki temu na pewno będziemy miały spokój na te przyszłe lata. No i to jest dodatkowa motywacja, żeby walczyć o jak najwyższe laury i wtedy będziemy dla Polski walczyli i jednocześnie dla Orlenu, czyli dla dwóch orzełków. Ta psychika nasza i nasza głowa mają być skupione tylko na sporcie, na niczym innym. Mamy Orlen, ja jeszcze o tego mam wojsko, więc no spokojnie mogę myśleć o tylko przygotowaniach i o Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Zanim jednak letnia olimpiada w Japonii, przed nami emocje w Mistrzostwach Starego Kontynentu. Zmagania w Berlinie rozpoczynają się już 7 sierpnia. Teraz o szansach rozwoju dla południowych aktywów grupy kapitałowej. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek spotkał się z pracownikami i kadrą zarządzającą spółki Orlen Południe. Było o czym rozmawiać, bo plany inwestycyjne koncernu dotyczą także spółki Orlen Południe, a niebagatelne znaczenie wśród nich ma zakład produkcyjny w Jedliczu. Inwestycja w zakładzie w Jedliczu ułatwi koncernowi spełnienie restrykcyjnych wymagań europejskich w zakresie udziału energii odnawialnej w transporcie. Przede wszystkim rozwój bioetanolu tu drugiej generacji, gdzie już trwa proces wyłonienia koncesji. Ten proces zacznie się na przełomie 2019-2020. Sądzę, że
kończy się z pewnym sukcesem. Będziemy tu przerabiać bioetanol około 25 tysięcy ton, co też spowoduje ożywienie tego terenu, zwiększenie miejsc pracy. Z myślą o rozwoju zakładu trwają wstępne prace projektowe nad budową instalacji do produkcji bioetanolu drugiej generacji. W ciągu najbliższych 4 lat na terenie zakładu Wiedliczy powstanie super nowoczesna instalacja do wytwarzania biopaliwa drugiej generacji, tak żebyśmy z jednej strony mogli dalej zakład w Wiedliczu rozbudowywać i utrzymywać, a poniekąd zmienia ona całkowicie infrastrukturę produkcji rolnej, jeżeli chodzi o Podkarpacie, ponieważ będziemy wykorzystywać w masowym zakresie słomę, która tutaj będzie powstawać i będzie kontraktowana do produkcji biopaliwa drugiej generacji. Zgodnie z założeniami wydajność instalacji w zakładzie Wiedliczu mogłaby sięgnąć około 25 tysięcy rocznie. Podejmowane działania dotyczące inwestycji w Wiedliczu są spójne z kierunkami grupy Orlen, która stoi w obliczu wyzwań wynikających z narodowego celu wskaźnikowego, a ten zakłada osiągnięcie 8,5% udziału paliw odnawialnych i biokomponentów w paliwach ciekłych w 2020 roku. Prezes Daniel Obajtek spotkał się w Wiedliczu z kadrą menedżerską, organizacjami związkowymi, ale przede wszystkim z pracownikami, z którymi rozmawiał o aktualnej sytuacji i najbliższej przyszłości tej części spółki Orlen Południe, przypominając, że tworzą ją aktywa produkcyjne nie tylko w Trzebini. Wiedlicze też wpisują się w naszą strategię rozwojową, ale rozwój Wiedliczy to też jakaś część rozwoju pozostałej części koncernu. Nie tylko całą grupę można widzieć z perspektywy Płocka, z perspektywy Warszawy. Ja staram się jeździć do wszystkich firm, które są w grupie, żeby zobaczyć, jak te firmy się rozwijają, jaki mają potencjał, posłuchać pracowników, kadry kierowniczej, która ma pewne pomysły. Podczas pobytu w Wiedliczu Daniel Obajtek spotkał się też z miejscowymi pracownikami spółki Orlen Oil. Prezes Janusz Fudała oprowadził szefa Orlenu po zakładzie produkcyjnym i krótko streścił specyfikę tej części produkcyjnej. 1 sierpnia przypadła 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Punktualnie o 17, czyli w godzinę W, przed budynkiem Senator w Warszawie przy Bielańskiej 12, prezes Daniel Obajtek wraz z członkami zarządu naszego koncernu złożyli kwiaty, zapalili znicze i oddali hołd bohaterom, którzy w powstańczym zrywie walczyli o wolność stolicy Polski. W budynku, gdzie znajdują się obecnie nasze warszawskie biura, mieściła się reduta powstańcza. Przed II wojną światową budynek Senator był oddziałem Banku Polskiego. W czasie Powstania Warszawskiego żołnierzom Polski Podziemnej udało się zająć budynek i bronić tu przez miesiąc. Stąd, po upadku Starego Miasta, próbowali przebijać się do Śródmieścia. Dzisiejszy budynek Senator, jako miejsce stanowiące symbol obrony Starego Miasta, ma utrzymane zabytkowe elementy ścian i fundamentów. Trwa cykl spotkań kwartalnych zarządu z pracownikami Anwilu, reprezentujących wszystkie szczeble. Podczas spotkań uczestnicy mają okazję dowiedzieć się bezpośrednio od zarządu o najważniejszych sprawach dotyczących działalności firmy, wynikach finansowych i sprzedażowych, wskaźnikach bezpieczeństwa oraz innych wydarzeniach z życia firmy. Każde spotkanie kończy się dyskusją dającą możliwość wymiany opinii oraz spostrzeżeń, a także zadania zarządowi nurtujących pracowników pytań. Benzina, największa sieć stacji paliw w Czechach, wraz z Komerční Banka otworzyły pierwszy bankomat, z którego można wypłacać pieniądze bezpośrednio z fotela samochodowego. Kierowcy mogą po prostu zatrzymać się na stacji i wypłacić lub zdeponować gotówkę i dokonać innych operacji płatniczych. Do końca roku Benzina planuje zainstalować jeszcze 2 bankomaty na swoich stacjach paliw w ramach nowej usługi Drive Up. Orlen jest mecenasem 14. Międzynarodowego Muzycznego Festiwalu Chopin i jego Europa Niepodległa, od Chopina do Paderewskiego. Festiwal będzie trwał od 9 do 31 sierpnia. W tym roku program przewiduje 50 koncertów, wystąpi ponad 500 muzyków. Muzycznymi scenami będą Teatr Wielki, Opera Narodowa, Filharmonia Narodowa, Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, Bazylika Świętego Krzyża oraz Zamek Królewski. Wciąż trwa piłkarska promocja na stacjach Orlen. Przedłużony czas jej trwania dotyczy zarówno wydawania naklejek, jak i odbioru piłek. Te pierwsze można pobierać jeszcze do 31 sierpnia tego roku, natomiast piłki na stacjach Orlen będą wydawane do połowy września tego roku.
Wspieramy polskich producentów, a nasza oferta detaliczna bogata jest w polskie produkty. Na wszystkich stacjach paliw sieci Orlen będzie można znaleźć kilka rodzajów soków pochodzących tylko i wyłącznie od rodzimych wytwórców. To działanie wpisuje się w program Pij Polskie Soki, który ma poszerzyć grono ich odbiorców. Innowacyjny program, który proponuje Orlen, jest wyrazem patriotyzmu gospodarczego i szybką reakcją na aktualną sytuację rynkową producentów owoców w Polsce. To właśnie nasz koncern pokazuje, jak realizując swoje cele biznesowe, można wspierać rodzimych wytwórców. Owoce miękkie wyjątkowo nam obrodziły. Sprzedawane są po bardzo niskich cenach. Chcielibyśmy włączyć się w taki nurt, jak kilka lat temu był z jabłkami, gdzie rzeczywiście rosyjskie embargo spowodowało, że te jabłka zostały na rynku krajowym. W tej chwili mamy bardzo dużo owoców na rynku krajowym, które możemy przetworzyć i możemy je po prostu pić. Wokół Orlenu skupionych jest bardzo wielu dostawców produktów lokalnych, regionalnych, polskich wytwórców. No i czujemy się generalnie odpowiedzialni za ten rynek, na którym funkcjonujemy. Klienci coraz bardziej lubią polskie soki. Sprzedaż całego asortymentu soków na stacjach Orlen w pierwszym półroczu wzrosła o 37%, więc liczymy na to, że rozszerzenie tej oferty na wszystkie stacje spowoduje 150% wzrost sprzedaży do końca roku. Także obok tego aspektu społecznego jest też dość istotny dla nas aspekt biznesowy. Rozpoczęty oficjalnie program Pij Polskie Soki zakłada znaczące zwiększenie ich dostępności w całej sieci koncernów w Polsce. Przeprowadzone przez Instytut Kantar badania pokazują, że 87% respondentów zachęca do zakupu informacja o krajowym pochodzeniu produktów. Z kolei 80% biorących udział w badaniu uważa polskie produkty za lepsze i bardziej ekologiczne. Ponad 70% Polaków świadomie wybiera towary wyprodukowane w małej, rodzinnej firmie wspierającej lokalny rozwój. Według 75% ankietowanych aktywną rolę we wsparciu drobnej przedsiębiorczości w Polsce powinny odgrywać duże narodowe koncerny. Orlen zwrócił się do nas, czy nie mogłyby te soki stać na półkach Orlenu. My oczywiście zgodziliśmy się, bardzo się cieszymy, że polski koncern zwrócił się do małej firmy, która produkuje ekologiczne produkty, które no, są produktami zdrowymi, dobrymi, smacznymi i mogą spożywać je wszyscy, którzy tankują na tych stacjach. Ta decyzja pana prezesa Obajtka i zarządu Orlenu na pewno spowoduje, że będziemy bardziej dostępni w całym kraju. Widzimy również pozytywne skutki jakby tej decyzji już w innych zapytaniach z rynku, bo zarówno hurtownicy, jak i firmy, z którymi do tej pory żeśmy nie współpracowali, dzwonią, odzywają się, pytają, gdzie mogą kupić, czy mogą zacząć z nami współpracę, a my mówimy tak, oczywiście, tylko musimy dokupić owoców miękkich. Zaproponowany przez Orlen program społeczno-biznesowy Pij Polskie Soki ma zachęcić inne firmy do pójścia tą drogą. W myśl odpowiedzi udzielonych w badaniu Moda na Polskość już ponad 50% produktów dostępnych na stacjach Orlen zostało wytworzonych na krajowym rynku. Nagrody finansowe, pamiątkowe i szkoleniowe dla autorów najlepszych inicjatyw technologicznych zakończyły kolejną edycję programu Twórca, który PKN Orlen organizuje cyklicznie dla kreatywnych i innowacyjnych pracowników. Dla firmy liczy się pomysł oraz jego ocena pod kątem finansowym i efektywnościowym, a jeśli jest ona pozytywna, projekt wchodzi do realizacji. Każdy z ocenianych w konkursie pomysłów został wdrożony w praktyce i już przynosi wymierne korzyści. Cały program z kolei wpisuje się w działania mające na celu rozwijanie innowacyjności pracowniczej. Podczas uroczystości Orlen uhonorował 8 zwycięzców trzeciej edycji programu Twórca rekrutujących się spośród pracowników firmy, którzy opracowali 3 najlepsze rozwiązania. Modyfikacje technologiczne przy produkcji asfaltów, poprawę efektywności poprzez obniżenie zużycia mediów na instalacji reformingu 6 oraz innowacyjne rozwiązanie mechaniczne wspierające sprawne działanie pieców pirolitycznych. Nagrody otrzymało również 5 najaktywniejszych pracowników działających na rzecz wzmocnienia efektywności zakładu w Płocku poprzez pomysły na usprawnienia technologiczne zgłaszane w systemie informatycznego zarządzania inicjatywami. Sam pomysł, może takie działanie dość banalne, codzienne przeglądanie grafik pajowskich, przyglądanie się procesowi. No i nagle
coś zaświtało, coś co można poprawić, no i stąd sam pomysł wynikł, tak? Konsultacja z kolegą, który pracuje na instalacji bezpośrednio, potwierdzenie ewentualne tak moich przypuszczeń, no i wspólna praca nad zgłoszeniem, no i później realizacją. Pomysł powstał, tak można powiedzieć, przy okazji jakiejś awarii. Awaria nastąpiła, mieliśmy kłopoty niesamowite z komponentem, przeżyliśmy tę awarię i potem po tej awarii wpadłem na pomysł, że to wcale nie jest źle, że ten produkt, który poszedł na komponowanie benzyn, był taki złej jakości. Doświadczenie pozwoliło mi na to, żeby wykorzystać ten zły komponent i komponować go bezpośrednio już do tego. A co się dzieje? Dzieje się to tak, że na instalacji reformingu obniżamy temperaturę na kolumnie, czyli nie musimy podgrzewać tak mocno na piecu, czyli oszczędzamy gaz. Od początku działania programu Twórca, stworzonego i prowadzonego przez Biuro Rozwoju i Technologii PKN Orlen, wdrożono 12 spośród zgłoszonych rozwiązań. Ja oceniam to bardzo pozytywnie, bo najbardziej interesuje mnie ilość zgłoszeń i ta systematycznie z roku na rok rośnie. To już jest trzecia gala i pamiętam pierwszą, która była taka dosyć skromna. Spotkaliśmy się z prezesami, wręczyliśmy nagrodę twórcom. W zeszłym roku już duża gala, znacznie więcej osób. W tym roku już myślę, że ta gala wchodzi nam, że tak powiem, w krew. Będziemy ją kontynuować corocznie. Zgłoszeń jest coraz więcej, nagród będzie coraz więcej. Orlen wytrwale pracuje nad budową innowacyjności pracowniczej, czego efektem są wymierne korzyści finansowe, a także rosnąca aktywność zaangażowanych i kreatywnych pracowników. To niezwykle ważne dla firmy, źródło potencjalnych innowacji związanych z nimi korzyści, a dla pracowników także możliwość zawodowego rozwoju. W tym wydaniu naszego programu to już wszystko. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Kolejne studio Grupy Orlen. Za tydzień zapraszam. Do zobaczenia.